Guten Morgen, witam Państwa bardzo serdecznie w bagażniku, który jest w moim kanale. Ciągnęmy sobie kuchenne revolutions, czyli kuchenne rewolucje. Nie zapomnijcie o łapce w górę, sobie ku dzwonku, piszcie mojego hejka.pl i zobaczmy, co dzisiaj nas czeka. Lecimy. W Gdańsku powieje wielkim światem. Dzień dobry, zapraszam. A to jest chińska, czy jaka restauracja? Excuse me? Cepeliny z dziczyzną. Nasza pani kucharka sama robi. Chinka? Nie, pani Ukrainka. Coś jeszcze mamy w narodowości? Kawa o herbata. Herbata o kawa. Jeszcze do tego te wypchane zwierzęta. I ani razu, żeście o to twardo nie otworzyli okiem? Nie, nie było takiej potrzeby. Tu jest jakieś szaleństwo, drogi panie. Pan na tym nie banuje. Okej, okay, come. I don't. You won't. Stop. Ja tu dzisiaj czuję dramę, ja tu dzisiaj czuję emocje. To jest to, co wszyscy kochamy najbardziej. Czyli po prostu dramy, afery. Ileż można oglądać spokojnych odcinków? Czas na dramę, czas na aferę, czas na emocje. I'm ready. Nie wiem, czy jesteście ready, ja jestem ready. Motława i Żuraw, Długi Targ i Pomnik Neptuna, Stara Śpiewka. Gdańsk nie kończy się przecież na Starym Mieście. W dzielnicy Wrzeszcz, przy drodze na osiedle Morena, mieści się popularne Centrum Strzeleckie. Idealnie, moim zdaniem idealnie. Jeszcze nie było takiego odcinka, że pani Marta do kogoś strzelała. Jest perfekcyjna okazja, że ona weźmie lupę jak pierdyk. Nie, to od razu po człowieku. Którego dużo mniej popularnym sąsiadem jest gościniec myśliwski. Ten od niedawna jest w rękach pana Grzegorza z racji życiowych doświadczeń zwanego Gregiem. Dobra, czekajcie, ale tam była jakaś babeczka z Chin. To jaka to jest w końcu restauracja chińska, czy to jest jakaś restauracja meksykańska, czy to jest jakaś restauracja z dziczyzną, skoro jest jakaś szczelanina, czy restauracja z sajgonkami, czy z czym to jest restauracja, bo już ja już jestem troszkę ten. Ja już jestem przemieszany, jakieś gówno w przerębie, ja już nie wiem, co się dzieje. Wyjechałem do Stanów, jak miałem 18 lat. Pracowałem na budowie, miałem swoją firmę. No ale po tych 25 latach przeszło, poczułem się patriotą, sprzedałem to, co miałem w Stanach i przyjechałem do Polski. A to jest bardzo ciekawa historia, taka wzruszająca, taka wiecie, patriotyczna, że ktoś był za granicą i nagle postanowił, dobra, wracam do tej Polski, już, dobra, wrócę tam do nich. To jest naprawdę wzruszające. Ja jestem w ogóle taki troszkę crazy na tym punkcie i mnie mega w ogóle interesują losy Polaków za granicą. To jest w ogóle mój ulubiony content w internecie, oglądanie Polaków, którzy mieszkają na stałe za granicą, więc dla mnie to jest w ogóle taki fajnie ciekawy temat. Ale dobra, już się nie rozpowiadam. Nadarzyła się okazja, kuzyn mówi, słuchaj, mam do ciebie biznes, wchodzisz i już po raz pierwszy musisz od początku rozwijać go, więc poszedłem na to, no i od września mam tą restaurację i nowe wyzwania. Ale te zwierzęta wtedy tak wypchane trochę, troszkę to wygląda tak trochę jak z horroru, nie? Tak trochę strasznie. Trochę tak przerażająco, trochę taka krwawa Mary, krwawa Mary to zaraz tu przyjedzie. Troszkę to wygląda creepy. Ja bym się trochę bał, nie wiem, jeszcze kotleta, a tu się na ciebie taki dzik wypchany patrzy. Masz w głowie takie, czy to jest mięso z tego dzika? Na interesie z kuzynem Greg wyszedł jak Zabłocki na mydle. Nigdy nie było tutaj super dobrze, zawsze był ruch taki raczej bardzo słaby, jeśli chodzi o gości indywidualnych. Ja myślałem, że jak ludzie przychodzą na strzelnicę, to przyjdą coś zjeść. No pewnie, że tak. Najpierw sobie coś ustrzelą, a później sobie to przyjdą i coś zjedzą. Ej, zdawaj, jest ty pomysł na biznes. Ja znowu wymyśliłem komuś pomysł na biznes, którego ja nie będę robił, a pewnie ktoś teraz podkradnie i będzie robił. Najpierw chodzi mnie zaprosić. A wydawałoby się, że parking jest cały zastawiony samochodami, a restauracja jest pusta. Jak ja obsłużę tutaj nieraz w ciągu tygodnia 10 stołów w sumie, albo nieraz mniej. Na zewnątrz zrobiłem światła, jakieś ze Stanów przywiozłem gadżety. Ten kręciołek z napisem open, otwarte. Przepraszam bardzo, to jest taki kicz, że po prostu może to ta babeczka z Chin przyciągnęła, a wiadomo, nie wiadomo. No kiczowate, no po prostu mi się to nie podoba, okej? I w dalszym ciągu nic z tego. Gdy zawiodły gadżety zachodu, Greg postawił na mądrości wschodu. Pan Grzegorz sprowadził do nas do restauracji specjalistów
specjalistkę z Chin odnośnie marketingu. Czekajcie, czy on wziął specjalistkę od marketingu z Chin do restauracji w Polsce? Ale ma chłop rozmach. Yeah. Tak jakby wziąłeś, nie wiem, Szweda do robienia włoskiej pizzy. To jest ta sama dosłownie sytuacja. No to nieźle, co się dzisiaj zapowiada. Chwaliłem się, że mam restaurację i ja powiedziałem, że wydałem jakieś tam pieniążki na radio i że mam nadzieję, że ludzie przyjdą. Ona mi mówi, że to wrzuciłeś pieniądze. Mi się tam wydaje, że radio to nie jest najważniejsze w restauracji. Można i sobie w ciszy zjeść, ale oby chociaż dobrze zjeść i zdrowo zjeść i smacznie zjeść. Jak wyrzuciłem pieniądze? Tak, bo to nie jest najlepsza forma reklamy. Nieważne, cofam, że reklama w radiu. No wiecie, no debili nie strzelają, tylko w jakieś kaczki czy inne te dzięcioły. Ja mówię, a czemu tak uważasz? No, ja znam techniki takie, że jak ja bym tobie pomogła, to o klientów by się w ogóle nie martwił. Możemy się troszkę nad tym pochylić tak marketingowo. Czy jest sens reklamować jedzenie w radiu? Mi się wydaje, że to jest absolutnie bez sensu, no bo jedzenie nas przyciąga wzrokiem. Widzimy jakieś coś, to wygląda smacznie i mamy takie, kurde, zjadłem. A jak tylko słyszymy o tym, nie wiem, pyszny pączek z przepysznym nadzieniem, no to co nam to mówi? No gówno, no przepraszam bardzo, no gówno nam mówi, no gówno, no nic nam nie mówi. Dajcie coś, co o tym myślicie. I've never worked at a restaurant before. It's my first time to run a restaurant. No to niezła specjalistka. To równie dobrze mógł mnie zatrudnić. Albo kogokolwiek innego. Typiara specjalnie ściągnięta z Chin do Polski, żeby robić marketing restauracji, a ona nigdy w życiu nie robiła marketingu restauracji. No najbardziej randomowa decyzja w życiu generator. Genialnym chwytem marketingowym miała być strona na Facebooku. Polubiły ją 74 osoby. A z czego pewnie 70 to fake konta, a 4 to pracownicy. Update every day and push our new menu and our big events like you know, Chinese New Year, Christmas. Szczerze, że to powiem, ale to jest prawdziwe. W Polsce ludzie mają, za przeproszeniem, w dupie chiński nowy rok. Tak samo jak w Chinach mają w dupie nasz śmiechu z dynku, załóżmy. No, śmiech na sali. Od chiński w restauracji myśliwskiej. Ludzie byli bardzo zadowoleni. Byli niektórzy mówią, wow, takiego czegoś to nawet nie myśleliśmy, że będzie. Ale frekwencja była słaba. Problem być może w tym, że specjalistka nie mówi po polsku. Bariera językowa jest przede wszystkim między kuchnią a Nicole. Ona jest naprawdę tutaj niepotrzebna, ona jest zbędna. Naprawdę mógł postawić karton Justina Biebera, żeby stał na środku restauracji i to by dało taki sam efekt jak ta babeczka. No przepraszam bardzo, ale ona jest do wypieprzenia od razu. Don't distract. My wydajemy zdania, ona woła kelnera, żeby tłumaczył, a zdania ma stać. W tej sytuacji gościńcowi grozi rychłe bankructwo. Szef, no dla mnie pomylił się z zawodu. On jest budowlańcem z zawodu. Wszystko zrobię, ale nie zna lalki kuchennej. No też czego nie skreśla, bo mimo wszystko jakiś tam biznes wcześniej prowadził, więc jakieś tam doświadczenie ma. Prowadzenie biznesu, może nie konkretnie restauracji, ale prowadzenie biznesu to też jest ważne. Ale sprowadzenie tej babki to jest po prostu taka odkleja. To jest największa odklejka w historii wszystkich odcinków Kuchennych Rewolucji. Były szerszenie, były myszy, był sztuczny alarm bombowy, była skąpa szefowa, była Mario. Było wszystko, ale jeszcze takiej rzeczy to nie było. Jak się nic radykalnie nie zmieni, to do końca lata zabraknie prawdopodobnie dolarów, żeby ta restauracja prosperowała. Wprawdzie bez dolarów, ale z głową pełną pomysłów. Na ratunek gościńcowi idzie Magda Gessler. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi? Kącik modowy, pani modzie. Dzisiejsza stylizacja na taką babusię idącą na kawkę do swojej sąsiadki z kratki obok. 3 na 5, przepraszam. Cóż to za dziwny przybytek, gościniec myśliwski, chińskie lampy. Ogólnie rzecz biorąc powinno to być przyjemnie, ale jest pusto i niezbyt przyjaźnie. No jest tak dziwnie trochę. Taka po prostu sraczka po ostrym kebabie. Tak jakbym opisać tą restaurację. Takie wszystko jest takie po prostu z dupy wyciągnięte. Już teraz powiedziałem ci, jest dupa i gówno w tym odcinku, że normalnie rekord świata. Ale no wszystko to jest tak po prostu losowe i tak wszystko jest po prostu nielogiczne, że ja chcę już zobaczyć furię pani Madzi, jak ona się o tym wszystkim dowie. Dzień dobry, zapraszamy. Tak
Tamina jej błagam. Błagam, zobaczmy to jeszcze raz. Ona jakiś sajdaj zarzuciła na nią. No. I tak się wchodzi do restauracji. Tak się robi wejście smoka. Ojej, w kontekście tego, że Chiny ze smokami są trochę, tak wiecie, kulturowo powiązane, to może lepiej w temat smoka nie wchodźmy. A to jest chińska, czy jaka restauracja? Excuse me? Nie, ale dlaczego excuse me? Jesteśmy w Polsce. No tu jest Polska i się po polsku mówi. Tu się je gononkę, a nie jakieś sajgonki czy inne ciasteczka z wróżbą, więc przepraszam bardzo. Mówimy po polsku. Dzień dobry. Dzień dobry. Grzegorz Koński, właściciel tej restauracji. Tak, rozumiem, że pan jest właścicielem, a pana to jest kobieta? Ej, to miałoby dużo sensu, nie? Może między nimi jaki amorie? A wiadomo, nie wiadomo. Ej, to miało dużo sensu, czemu ona tutaj jest. Nie wierzę, że chłop się nie spostrzegł, że coś jest nie tak. Że coś w jej osobie w tej restauracji jest nie tak. Ja nie wierzę w to. Musi być czymś zaślepiony. No teraz może wiemy czym. To jest dziewczyna, która zajmuje marketingiem. Jest pan pewien, że ona jest od marketingu? Dla mnie antymarketing. Może troszkę, no już pani Madziu, już nie bądźmy nimi. Może ciupkę, może pyci, no może tam troszeczkę, no już nie przesadzajmy. What's wrong? I'm Poland, I suppose. We are in Poland, so we should invite in Polish way. I'm very surprised you are from China. When you speak Polish, it's very nice, but you speak English. No, we speak SHW, zapraszamy. W ogóle zobaczcie, jakie doborowe towarzystwo dzieje w tym odcinku. Pani Madzia Gesser, która dużo czasu życia spędziła w Hiszpanii. Właściciel, który dużo czasu życia spędził w Stanach. I Chinka mieszkająca w Polsce. No po prostu jeszcze tylko brakuje Meksykanina wychowanego na Podkarpaciu. I wtedy już mamy po prostu czwórkę wspaniałych. Teraz już trochę lepiej, ale kulawo. Okej, zapraszamy. I cannot speak Polish, so I cannot match this restaurant. That's true. To z jednej strony, no, mamy tutaj kuchnię polską myśliwską. Gdyby to była kuchnia azjatycka, no to jest żywa reklama ta babeczka w restauracji. No ale że to kuchnia polska, no tak już troszkę wiecie, no sami widzi to. And we have many foreigners who work in Shanghai. No i co? Mamy tutaj jeść albo nie jeść. Cepeliny z dziczyzną, które właśnie nasza pani kucharka sama robi. Chinka? Ja nie mogę, nie dziwię, że jej kucharką jest jakaś Japonka ubrana w jakiś taki bawarski, tradycyjny strój i jeszcze ma na sobie meksykański kapelusz. W ogóle się nie dziwię, bo widać, że tu lubią takie multikulti. Nie, pani Ukrainka. O ja wiem, i czy coś jeszcze mamy z narodowości? No i super, każdy z innej parafii, każdy z innego kraju i super, jest tak international. To też ma swoje plusy, bycie international. No może troszkę mniej, jeżeli international robią typowo polską kuchnię, ale czemu nie? Reszta to wszyscy Polacy. Ja chcę pasztet dziczyzny, pierogi ruskie i cepeliny. A coś świeżego, niemrożonego z tych dań? Wszystko mrożone. Tak? Pomogę koleżance, jeśli chodzi... Dzień dobry, pani Magdo. Tanuję cię i wyprawiam w ogóle. Wariatkowo totalny w tej restauracji. Po prostu baby z dziadem tu jeszcze brakuje. Tu się nic kupuje trzyma dzisiaj. Jeśli chodzi o dania... Coś się dużo zespołu z małą gość. Pieczona szynka z dzika była upieczona, jest przygotowana. Ja chcę cokolwiek dziczyzny niemrożonego. Dziękuję. Dobrze. Klient nasz pan. Coś się znajdzie. Czy będzie smacznie? Nie wiadomo. Ale skwarków na pewno nie zabraknie. Co? Pasztet z dzika? Ujujuj. Może to obok dzika leżała tłuste cholera. Jaki ten pasztet w ogóle jest taki blady, nie? I to jedno dziecko w klasie na rozpoczęciu roku szkolnego, bo jest duszno na sali gimnastycznej. Taki trochę surowawy się wydaje, nie? Taki trochę coś tak, trochę coś mnie tu nie pasi. Najpierw damy cepeliny, później damy ruskie i dokładamy kapusty do szynki. Okej. Super. A to są cepeliny? O Boże, tak, rozumiem. Dostała komita takie dwa cyce ugotowane na talerzu i jedz pani. I se pani krój, i se pani dziab, i se pani glam. Glam to znaczy żwój po wiejsku. Śliwki, pomidory, kapusta do cepelinów. To za fantazja. Straszne. To ma ciasto. Cepeliny powinny mieć szare ciasto ziemniaczane. Świeży listek laurowy. Macie tutaj drzewo laurowe? Nie, ale mamy... Żabkę za rogiem i kupiliśmy. A co, książkę pani pisze, że pani musi wiedzieć każdą informację?
akurat zamawiane bardzo często. Może pani poprosi właściciela, co? Oczywiście. Państwo się nie przelewa, prawda, jeśli chodzi o obroty? Czasami to jest ogromnie dużo ludzi. Nie, nie przelewa się. Mam pytanie, co to jest? Liść laurowy. Tak, a dlaczego on jest świeży? Coś jest mrożone. Źle, masakrycznie, jak to w ogóle może być mrożone. Coś jest świeże. Źle, masakrycznie, jak coś w ogóle może być świeże. I jak żyć w tym kraju? Jak w tym kraju robić restaurację? Po prostu jak się nie obrócicie? Dupa z tyłu. Szef kuchni zamówił. Ile on za to płaci? 280 zł bodajże. Dlaczego takie drogie pomidory do czegoś, co jest bardzo biednym daniem? I tymianek do cepelinów? Tu jest jakieś szaleństwo, drogi panie, pan nad tym nie panuje. Za to panuje moda na dekoracje talerzy. Potwornie grube ciasto. Ale te pierożki takie się wydają zjadliwe. Mi się wydaje, że ja bym zjadł takiego pieroga. Może bym później dostał takiej seraki następnego dnia, żebym po prostu... chińska medycyna nie pomogła. Ale to już by było totalnie too much, więc tak nie powiem. Ale no ja myślę, że bym zeżarł. Ciągle wszędzie boczek, czy ktoś chce, czy nie. Znowu pomidory i jabłka. To jest tanie jedzenie. Gorzki ser, bardzo niedobre. Niech pan tam spróbuje. Nie ma pieprzu, nie ma czosnku, nie ma cebulki, nie ma majeranku, nie ma nic. Ale jest Chinka robiąca polski marketing do polskiej knajpy. Czego nic nie przebije, kurczę. Wiecie, no, nie chcę zabrzeć, jak wiecie, rasistowsko, że ona nie może robić marketingu polskiej knajpy, bo jest Chin. Absolutnie może, ale ona, kuźwa, nawet nie mówi po polsku. Dlaczego bym ja robił marketing dla knajpy gruzińskiej? Gruzji, Tbilisi, w centrum miasta. Gdzie ja niby nime po gruzińsku. Po gruzińsku to ja tylko haczapuri. Albo adziaruli. Tyle potrafię po prostu. Ja rozumiem, że pan mnie typ, zaproś. Można się popłakać. Na otarcie łez, niczym królik z kapelusza, z woreczka wyskakuje dzik. Serwis. Pieczone szynki. Jezus Maria, czy wszystko musi być tak samo podane? Ja wiem, co tu się dzieje. Pewnie za dużo mają tych jabłek i tych pomidorów. I do wszystkiego dają, bo trzeba wykorzystać, bo się zaraz zepsuje. 200 IQ. Sama mąka. Dzik, natomiast pachnie dzikiem, pachnie wodą. Ale chociaż nie pachnie mułem, ale czekajcie, mułem to chyba karp bardziej, nie? No to też dobrze, że mułem nie śmierdzi. Kuchnia jest dramatyczna po prostu. Są błędy w daniach, które są klasyką polską. Do cepelinów macie kilogram boczku zamiast słoniny. Że ciasto nie jest takie, jak powinno być, bo ono nie powinno być białe, tylko powinno być szare. No to będzie. Kiedyś w końcu będzie. Jeszcze ze dwa złe dania i już w końcu wejdzie na stół dobre. No dajmy naprawdę ludziom szansę. Jeszcze nie ma co kogoś skreślić. Zawsze trzeba po prostu, wiecie, dać komuś... No może czasem nie trzeba, ale warto czasem dać. Kluski śląskie jak żelazo. Za dużo mąki. Pasztet ma tyle tłuszczu i tak mało dzika. Jest tak... Jest dziczyzną, tak? Dziczyzną, to może tam leżała obok. Nie potrafię zrozumieć, jak może szef kuchni motorować 5 dań w ten sam sposób, wydawać tak dużo pieniędzy na dodatki w daniach, w których należałoby oszczędzać i zarabiać. To jest jakaś postkomuna masakryczna. Ale ja uważam, że to jest miłe. Jeżeli dają więcej takich dodatków i dają tak od serca tego wszystkiego i widać, że ktoś nie żałuje, to też jest moim zdaniem spoko. Jakby ktoś skąpił, jakby odciekł się ze skąpą szefową, no to tam po prostu jazda, bo babeczka kazała ileś tam gramów panierki robić, a ileś mięsa w kotlecie, no to wtedy była jazda po niej, ale ktoś tutaj teraz dał trochę więcej czegoś od serca, to już, o Boże, dałeś, jakby ja rozumiem, o co chodzi, że co za dużo, to niezdrowo, ale ja doceniam gest, dla mnie to jest ważne też. Czym się pan długo broni, niech pan mi powie. Niczym. To nie wiem, to ja nie rozumiem, dlaczego pan jest szefem kuchni. No, tu nikt nie przyjdzie, tu nie ma na co przyjść. Dla mnie? Pan jest do wymiany. Wierzyłem zbyt bardzo naszemu szefowi kuchni, który mówi, zaskoczymy totalnie. Cholera jasna. I się udało, tylko tak bardziej w negatywnie. No i było zaskoczenie, ale w drugą stronę. Jeszcze do tego te wypchane zwierzęta, które we mnie budzą od razu. Ten shop, on ma taką minę. Przysięgam, jak ja, gdy ktoś mi otworzy drzwi do kibla, gdy się nie zasunę. To po prostu ja też robię tak.
Dosłownie ta sama sytuacja. Już naprawdę, gdybym miał wybrać, co usunąć z tej restauracji, czy panią Chinkę, czy te wypchane zwierzęta, to już bym wolał usunąć zwierzęta. Nie mam nic przeciwko polowaniu, ale żeby jeszcze to wypychać, do widzenia pana. Dziękuję, zjem. No cóż, restauracja myśliwska to jeden wielki magazyn rekwizytów, mebli, różnych przedmiotów, wypchanych zwierząt. A kuchnia to archiwum z lat 70. 45 lat temu. Ale no, co racja. To miejsce jest straszne po prostu. To miejsce jest po prostu jak z horror, to wygląda okropnie. Ja bym się naprawdę bał, gdybym poprosił, nie wiem, żeby mi dali łyżeczkę do herbaty, aby mi przynieść jakiegoś wypchanego strusia. No to jest takie nieapetyczne dosłownie. Kolejny dzień rozpoczyna się wystrzałowo. Do specjalnego powitania szykuje się też Nicole. WODA. A, myślałem, że to strzelanie to przygotowanie na przyjazd pani Maci. Wejdzie i coś będzie się darła, to od razu z giwerą. WODA. Don't worry. To przedziwne miejsce. Wczoraj spotkały mnie trzy absurdy. Powitała mnie Chinka w polskiej restauracji z dziczyzną. Potem zaatakowały mnie martwe dzikie zwierzęta. A na samym końcu podano mi dania, wszystkie identycznie udekorowane, bardzo drogą dekoracją i cały czas strzelają, nie wiem, czy do mnie, czy do zwierząt. Ale jeszcze, proszę państwa, nie zapominajmy o ważnej rzeczy. O, już pewnie słyszeliście. Kącik mądupy, pani ma... Dzisiejsza stylizacja na taką urzędniczkę ze skarbówki, która absolutnie nienawidzi swojej pracy i jeszcze bardziej nienawidzi swojego życia i rozwodzi się z mężem przy okazji w przyszłym miesiącu. 2 na 5. Kawa o herbata? Herbata. Herbata o kawa? Niko. Dzień dobry. No i jest ukłon przed pierwszą damą polskiej gastronomii. Musi być po prostu po samą ziemię, aż grzyweczką o podłogę szorować. Zapraszamy. Oj, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszamy. Enemies to lovers. Jeszcze ze 3 wejścia do restauracji i one będą po prostu najlepszymi przyjaciółkami. Może teraz troszkę pani Madzia ma na nią taki trochę, wiecie, trochę cięte ma na nią, ale jeszcze z 2 wejścia i one będą po prostu najlepszymi przyjaciółeczkami, będą przyjeść przy kawce i oplotkować o wszystkich ludziach ze wsi. Uważaliśmy, że tutaj powitanie naszej koleżanki, jeśli chodzi o dzień dobry, zapraszamy. Jest chore. Nie jest szkodliwe. Yes, it's a hunting restaurant, and I'm not Polish, but you know, the point is, we want to do some business here. Czy tu jest klimatyzacja? Nie ma klimatyzacji w restauracji. Chcecie powiedzieć, że w lecie macie takie okno bez klimatyzacji? Nie ma klimy, jeszcze te koczkodany tam napchane stoją. To musi być taki zaduch, tam po prostu musi walić jak w takim tym. W jakimś takim spichlerzu, nie? Gdzie nie ma okien. Masakra. One się w ogóle nie otwierają? Trzeba zamontować jego klamki i mają możliwość. Co drugie okno bodajże. Przy takim otoczeniu, które jest bardzo ładne, to człowiek chce się czuć w ogrodzie, a nie w puszce. Niech pan mi powie, jak dawno pan to ma? Od 18 roku życia przebywałem w Stanach. Znudziło mi się chodzenie po drabinach i sprzedałem dom, miałem pieniążki. Wiecie co, w Stanach polska knajpa z Chinką może by się przyjęła, bo Stany to lubią takie wariacje. No ale Polska, to mi się wydaje, że jeszcze za bardzo na takie wybryki gotowa nie jest. Miałem, już nie mam. Jeszcze troszeczkę zostało, ale poprzednim właścicielem był mój kuzyn. Pożyczyłem mu pieniążki na to, żeby tutaj rozbudować kuchnię, żeby zrobić remont. A mimo to jeszcze musiałem dołożyć. Na co? Kupienie biznesu kosztowało mnie. Ile było odstępnego? Zbyt dużo, co jest warte. 400 tysięcy złotych? Troszeczkę mniej. Matko, 400 tysięcy. Dlatego to wiecie, co ja mógł zrobić? Wyprowadzić się do Stanów albo na Księżyc, od razu polecieć rakietą z jakimś NASA. To jest po prostu nienormalne. Wydaje się, że tu przyjeżdżają ludzie z całego Trójmiasta, żeby strzelać. Jest to popularne miejsce, natomiast nikt nie wchodzi do środka. No ja myślałem, że tu przyjdą. Jeżeli znaczy, u poprzednika ich nie było, to dlaczego mają przyjść do pana? Bo tak, mają przyjść i już, bo tak, bo ja tak mówię. Bo ja tak mówię, że przyjdą, więc przyjdą. Manifestacja. Jak się czegoś bardzo chce, to się to zawsze osiągnie. No może nie, gdy bardzo chce się zostać na przykład pingwinem, no to byłoby ciężej. Ale poza tym, to wszystko można. Na ulicy postawię markizy. Jakie markizy? Bordowy rękaw
że był widoczny z ulicy. Nie. To jest naprawdę jakaś postkomunistyczna Polska. Albo jakaś właśnie wręcz przeciwnie, jakaś taka Polska lata 20. No nie. Chyba żeby pod tym czymś ktoś stał i rozdało za darmo lemoniadę, to spoko. Ale poza tym, no to nie. Ogólne koszty prowadzenia restauracji? 30-35 tysięcy. Każdego miesiąca muszę dokładać do tego interesu. Jak to przejmowałem, nie zdawałem sobie sprawy, że jak rozmawiałem z poprzednim osobą, o 15 tysięcy to jest takie, to są koszty stałe. Ale nie wiedziałem dużo rzeczy, że to kamery jeszcze są niespłacone, opał. Utarg wczorajszy, ile wynosi? 200 zł. 200 zł dzień utargu, czekajcie, to przeliczę to na miesiąc. To jest 6 tysięcy miesięcznie. Na utrzymanie restauracji to jest imo sam rachunek za wodę pewnie. No trzeba się bardziej starać. Pani Chinka musi pisać więcej postów na Facebooku, no bo inaczej to po prostu to się nie uciągnie. 150? Tak w najlepszym. Ile pani Chinka zarabia? 2,5. Może jest niepotrzebne. Operuję ten Facebook. Co ona może pisać na Facebooku? Każdego dnia wpisuję. Po jakiemu? Po angielsku. A to jest tak bez sensu. Normalnie łeb odpada. Równie dobrze może po niemiecku pisać. I da to taki sam efekt. Albo po estońsku. I też na to samo wyjdzie. Chyba te pieniądze zostały wyrzucone. Błoto. Pan nie ma pojęcia o tym biznesie. Kogo się pan doradzał? Kuzyna, który skorzystał na panu i zarobił kasę? Naprawdę nie mam pojęcia, od której strony zacząć. Pierwsza rzecz to jest czystość. Tu śmierdzi kurze. Od tych wypchańców. Na 150% od tych wypchanych gadów. Kurz tam po prostu są kolonie, po prostu generacje, pokolenia, cywilizacje kurzu. Dywany były prane kilka miesięcy temu. Wie pan, jak często się pierze dywany w knajpach? Przy takim ruchu, jaki jest. Czyli zerowym, to jakieś, nie wiem, raz. Na 2 lata, może na 3, albo tylko w latach przestępnych. Prawie się nie brudzą. Ja proszę o otwarcie wszystkich okien. Dobrze, przepraszam. Na początek drobnostka, oby uruchomiła prawdziwą lawinę zmian. Będzie problem, żeby w tej chwili otworzyć wszystkie okna. Dlaczego? Bo nie mam narzędzi odpowiednich. I ani razu żeście od otwarcia nie otworzyli okien? Po co? Jeszcze jakaś mucha wleci na strach komuś na talerz, wleci do mizerii i ktoś potem nie zje. To jest marketing. To jest po prostu marketing prosto z Chin. Uważasz, że zostawmy te Chiny w spokoju. Nie było takiej potrzeby. Zdaje się, że była, tylko że nikt jej nie poczuł. Śrubokręt zamiast klamki? W tej sytuacji aż strach wejść do kuchni. Dzień dobry. Tu się w ogóle nie gotuje, bo ściany są białe, jakby się nic nie działo, tak? To jest ciasto na pierogi? Tak. Niech pani mi pokaże, do jakiego stopnia pani je wąchuje. No i za grube. Czacini wąchować ciasto. Ja tam wiedział, ja się nie znam, ja się nie ukryłam, że ja w dupie był i gówno widział, ale te ciasto to wygląda jak takie trochę na pizzę bardziej. No jeszcze Włochów tu brakuje już tylko, więc może być i na pizzę. No będzie ciężko, żeby to była dobra kuchnia, wszystko jest wakowane i mrożone, nie ma nic świeżego. Święto lasu. W restauracji pojawiają się goście. Proszę frykadelki myśliwego. Proszę łososia ze śnieczówki z frytkami, tak? Zostawiam surówek. A co to będzie? Grillowane polędwiczki i później będą zapiekane w moczku. A to jest polędwiczka, tak? Tak, wieprzowa. Też wszystko w wakuum? W wakuum. Od kiedy się robi tak łososia? Steka robię delikatnie. I daję do pieca, żeby doszedł. Jak coś to wy mnie nie pytajcie, bo ja się nie znam, ja nie pomogę. Ja nie umiem, ja nie doradzę, ja nie podpowiem, ja nie ten. Ja nie zrobię, bo ja się nie znam jak coś. Ja tylko od razu mówię. Ja tylko oglądam i się patrzę i pierwszy jestem do komentowania. Ale do robienia to tak bardziej 5, może 8 w kolejce. On dochodzi bardzo szybko, będzie przesuszony. To jest tylko 7 minut. Dużo. Nie powinien. No dużo, będzie suchy. Dzień dobry, pani zamówiła z raz z Daniela? Dzień dobry, tak.
Przysięgam wam, przysięgam. Ja siedział w restauracji i nagle z dupy podeszła do mnie pani Macia Gesser i o coś spytała. Mi by się od razu jeść odechciało. Ja już bym od razu się najadł. Ja już bym nie wiedział, czy ja już mam dalej to kroić, czy już może to wyrzucić. Bo skoro pani Macia kogoś podchodzi w restauracji, to znaczy, że coś złego się dzieje z tym jedzeniem. Zaraz jest smaczne, tutaj moje ja towarzysze nie są. Niestety. Powiem szczerze, że jem, bo jestem naprawdę głodna, ale to jest po prostu bezsmakowe. A jem, bo głodna jestem, a głodnemu to wszystko smakuje. To i smalec wtedy jak czekolada. W dupie się wymiesza. Warzywa też, po prostu są, nie wiem, spalone, przegrillowane. Strasznie suche. Spieczane na wiór i suche, mogę bez smaku. Zupełnie. Bo ja właśnie zwróciłam uwagę, że będzie suche jak wiór. No, no niestety. A ja delikatnie panu mówiłam, że 7 minut dla łososia w piecu to jest wiór. Kocham, mogę to. No, no właśnie, komuś zabrała danie, za które ktoś będzie musiał zapłacić. I idzie je wypieprzyć. Kocham, super. Tak trzeba żyć, tak trzeba robić, tak trzeba funkcjonować w społeczeństwie. I pan mówi, że to wiór i że on tego nie je. Dobrze. No to ile potrzeba na łososia? To sobie potrzebuje 4 minuty. W ogóle nie potrzeba. Taki cienki plaster? Niech pan powącha tego łososia. On 4 dni był w wakuum, tak? Tak. A wie pan, że on śmierdzi? Do 27 był termin ważności. Termin się skończył, trudno, to się do wody wsadzi. A ryba się wody nie boi. To jeszcze trochę poleży, więc spokojne. To jeszcze ja bym się tym nie przejął, że termin się skończył. Wstyd. Małe zamieszanie, no i wyszło kiepsko. Co fajne. Dzięki. Pierogi z czyszczą. Dziękuję. Smacznego. Dziękuję. Oby udało się nimi przeprosić klientów. Zdecydowanie smaczniejsze niż poprzednie danie. Do widzenia, dziękujemy. Ja bym chciała prosić cały zespół do mnie. Na jednej nodze oczywiście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przelegów gęsiego z biurka. I odliczamy. Lecimy. Jeśli chodzi o kuchnię, wy macie pojęcie o gotowaniu, tylko że wy macie pojęcie o zasadach gotowania, które były aktualne 20 lat temu. To, co żeście zrobili dzisiaj z łososiem, bo pomstę do nieba. O, ta Chinka biedna, nie rozumiem w ogóle, co się dzieje teraz pewnie. Jejku, ale naprawdę jej szkoda. I w ogóle ogólnie mi szkoda wszystkich ludzi, którzy mieszkają za granicą i nie są w stanie komunikować się w tym języku, bo to jest naprawdę ciężkie i to jest naprawdę wykluczenie społeczne i to jest naprawdę ograniczające. Ja bym się czuł tak mega dziwnie, że nic nie rozumiem, co ktoś do mnie gada. Jest mnóstwo rzeczy, które są kompletnie nielogiczne. Palone warzywa na czarno, a w środku surowe. Brakuje wam wiedzy obecnej, tego, co się dzieje teraz. Właściciel kompletnie nie zna się na restauracji, ponieważ efekty są żadne. I tutaj chyba należy szukać menadżera. I tak napomknę, że fajnie jakby się znał na prowadzeniu restauracji w Polsce, a nie w Chinach. Ale to nie jest konieczne. To myślę, że tak by było nie widziane. Tak, takim małym druczkiem dopisać w ogłoszeniu i będzie spoko. To nie może być figura albo ktoś, kto ma dobre chęci, tylko ktoś, kto zna się na tej robocie. Przede wszystkim chcę wiedzieć, kto lepiej gotuje. Niech pani zrobi to, co pani potrafi najlepiej, dobrze? Na jutro. A panowie zrobią dziczyznę i odskurzyć mi wszystko. Do jutra. Dobrze, dziękuję. Po raz pierwszy restauracja przypomina statek bez kapitana, bez kierunku. Wszyscy chodzą w swoją stronę, nic nie jest spójnego, praktycznie restauracji nie ma. Trzeba ją stworzyć od zera i to będzie bardzo trudne. Takie zadanie mnie czeka. Spokojnie, ale da pani radę. Nie od razu mur chiński znaczy Kraków zbudowano. You don't speak Polish, okay? Uh-huh. And I guess this is the biggest issue. Come on, I speak English and now I'm study to speak Polish. Okay, then maybe I will hire you again after you learn Polish. Ej, to jest mocna decyzja, ale bardzo dobra. To nie jest, wiadomo, takie łatwe kogoś zwolnić, ale no to jest do dobra restauracji, więc w końcu się chłop ogarnął. I'm sorry to tell you, we have to look for the manager who's gonna take your place and do two jobs. Do be the manager and do the marketing in one time.
eye contact Chinese New Year, right? Tara, ale Polacy mają naprawdę w dupie chiński Nowy Rok, bo to nie jest nasze święto. To nie jest święto zakorzenione w naszej kulturze. My naprawdę mamy to, no wiecie, no w poważnej mierze nie szanujemy tego, tylko my po prostu tego nie świętujemy. Dla nas to nie jest ważne święto. Mamy to po prostu w dupie. Tak samo jak Chińczycy mają w dupie nasze topienie marzanny. Wiecie, no to jest obustronnie. Mamy walone te święta, bo to nie jest święto z naszej kultury. Jakby to była jeszcze chińska restauracja. Okej, okay, to jest nawet ważne, żeby kontrolować tą kulturę z Chin. Ale gdzie to jest polska restauracja, to naprawdę Polacy mają to w poważaniu. Im to wisi, lata i powiewa. Naprawdę. I invite, you know, very important people. VIP customers come here for Chinese New Year. And I invite many Chinese. They came and then they come back. If I'm Chinese and then that's the reason to fire me, no, I cannot accept it. No niestety Nicole była porażką. Myślałem, że wykaże się troszeczkę inaczej, no na pewno tutaj nie pasuje do tej restauracji. Ale to też nie jest rasizm, że on ją zwalnia, bo ona jest z Chin. No ona równie dobrze mogłaby być z Bangladeszu, z Grecji czy z Egiptu. No po prostu zwalnia ją, bo się nie nadaje na stanowisko pracy swoje, więc no to nie jest absolutnie dlatego, że ona jest z Chin. I to absolutnie nie uważam też, że był rasizm. Dla kucharzy to dzień sądu. To ich trzecia i ostatnia szansa. Wiesiek zagrywa wabank i porywa się na dwa dania. W lokalu pojawia się też ekipa piorąca dywany. Według Grzegorza lśniący i pachnący. Dywany też takie trochę z PRL-u albo z Chińczyka. Nie wiadomo. Wszystko w życiu jest możliwe. Ten piękny dzień właściciel będzie musiał się zdecydować na jakieś rozwiązanie, które pomoże mu w jego kłopotach. Nowy menadżer jest genialnym rozwiązaniem, ale czy tak samo będzie myślał właściciel? To się okaże. Mam nadzieję, że jesteście na to przygotowani. Ci kurcze blade. Cik modowy. Ałaś! Że... Pani ma... Tak to jest, coś mi dać trójkąt, to co zęby wybije. Dzisiaj taka właścicielka mini samochodowej z kolorową pianą w Grudziądzu. A szarpnijmy się 4 na 5. Dzień dobry. Mama, gdy wchodzi do twojego pokoju, sprawdzi, czy jest dobrze posprzątane w sobotę. Zawiało świeżością. No, ja zacząłem czyścić i się aż zdziwiłem. No i co? Kto miał rację? No, pani miała rację. Nie byłem świadomy tego, że tak może być brudno. To jest moja niespodzianka. I to jest pan właściciel restauracji, kiedyś szef kuchni moich restauracji. Dzień dobry. Bardzo miło. Prowadzi swoją restaurację od ilu lat tutaj? Od 97 roku już prowadzę swoje restauracje. W Trójmieście? W 97 to mnie jeszcze na przykład nie było nawet w planach. Ja jestem już dziecko nowego wieku. Wszyscy to żyli w latach 90. Dajcie znać, jak tam u was. 30 już się zbliża? Taki żarcik. Przyprowadziłam Bogdana, żeby pan zobaczył, że nie będąc profesjonalistą, tylko pasjonatem, można dojść bardzo daleko. Oczywiście, na przykład z Warszawy do Częstochowy można dojść, oczywiście. Zmiany będą polegały na to, że to będzie czysto i nie będzie pachniało kurzem, że zmienimy kolory na takie, które będą przypominały to, co mamy na zewnątrz. Te zwierzęta, to jest kumulacja brudu, kurzu, będą zamienione kartonowymi, w zasadzie interpretacją zwierząt. Jeśli chodzi o kuchnię, zdecydowanie związana z dziczyzną, no i kolacja jutrzejsza, na pewno pasztet w kruchym cieście i na jutro myślę, że pielmieni. A panowie zrobią pieczeń z dzika? Tak. Może być obok polędwica z jelenia. Uff, dobrze, nie z kucyka. I jestem tym razem oszczędzony. A czy w ogóle, czy się w jakimś kraju je kucyki? Mi się wydaje, że nie, bo to takie mięso żylaste, nie? A jeżeli tak, to dajcie znać, żebym tam nie jechał, please. Powiedzcie szczerze. Ja teraz zrobię marynatę. Wstawimy do marynaty, a jutro państwo to upieką. Podamy do tego sinę cepelinę. Tylko ja myślę, że one nie będą faszerowane mięsem, a będą faszerowane kaszą. Tak? Kytasiu? Chłopak już zatkało. On już jest w takim szoku, że on już nie kontaktuje. Też stres dochodzi, inne czynniki, no. Loki, pani Madzi też tam pewnie jakieś fale wysyłają, więc no człowiek nie myśli. Cieszę się, że to będzie w dalszym ciągu restauracja na tle myśliwskim, z dziczyzną. Z tego jestem bardzo zadowolony, bo tak obawiałem się, że żeby tutaj pani Magda nie zrobiła nam
smażalni ryb. A wszyscy wiemy, że pani Madzia jest do tego zdolna. Ona to by normalnie z kebaba sushi bar zrobiła, zmieniając tylko mięso w kebabie na surową rybę. I dla niej to naprawdę nic nie jest niemożliwe. Hello, Greg. I'm still the, even you fire me twice, and I'm still the part of the team. I don't want to give up so quickly, and I really want to help your business. No, maybe you can serve the tea. Chinese tea? Of course, Chinese tea. Okay. To będzie jej rola. Tak. Thank you, dziękuję. Ja jakoś tego szczerze nie widzę. Chińska herbatka, myśliwska restauracja. No jakoś ja nie jestem przekonany do końca. No ale to tylko ja. To tylko moje skromne zdanie. Like my job and I'm happy with where I do everything now for the restaurant. To jest dziewczyna, która się przewróci, wstanie, otrząśnie, idzie do przodu. I tu szacun, bo właśnie takim trzeba być w życiu. Wszędzie zawsze iść pod prąd, no tylko nie na schodach ruchomych jadących w dół. A tak to naprawdę wszystko. Wszystko naprawdę trzeba szturmem brać, prosto iść pod prąd i osiągać co się chce. Psycholog na NFZ, dziękuję bardzo, 200 zł. Niespodziewanie okazuje się, że nie ma komu zmywać naczyń. Okej, okay, come. You won't. It's not my job already. Nicole dzisiaj rano trochę pomagała, ale powiedziała, że więcej już nie będzie pomagać z tego względu, że uczyła się na uniwersytecie pracować w biurze, a nie zmywać naczynia. Ojejku, princess, wiesz ile osób kończy studia i nie pracuje w swoim zawodzie, bo nie ma pracy po prostu w ich zawodzie i muszą iść do zupełnie innej, czasem o wiele niższej niż ich kwalifikacje. Kochana, naprawdę cała masa i żyją i naprawdę się jeszcze nie zesrali. Więc myślę, że ty też się nie zesrasz. Ja też na przykład studia skończyłem, dyplom mam, normalnie, kwalifikacje i co robię? Nagrywam TikTok. O Jezu, to jest naprawdę straszne. Więc naprawdę, kochana, ty też dasz radę. Mimo strat w ludziach, rewolucji zatrzymać się nie da. Czas na promocję. Wiesz co podajesz? Domowy pieczony chleb z musem z dziczyzny z żurawiną. Z musem z dziczyzny? Z żurawiną na koniaku, już. Boże, jak ja to zapamiętam. To najwyżej. Coś tam pan pokiełbasisz, powie, że to Sajgonki. Stanie obok ciebie pani Chinka, to ludzie uwierzą. Spokojnie, naprawdę, wszystko można zabajdurzyć. Dzień dobry. Jesteśmy podczas kuchennych rewolucji pani Magdy Gessler. Aha, a co to za pyszności? A więc to jest mus z dziczyzny na koniaku. Nasza restauracja mieści się na Jaśkowej Dolinie. Coś chyba kobicie nie posmakowało za bardzo, ale trochę chyba nie chcę być niemiła, nie? Tak ona tak, wiesz, że tak w głowie co innego, a tam usta co innego. 114, a jak smakuje? No, nie powiem, pyszne. O, dziękuję. Tak trochę pod pasztet podchodzi. Ten akurat jest sporządzony przez panią Magdę. Tak? Tak, dokładnie. Bo pani Madzie się zawsze wszystko wydaje, ona to jest luks kubita, złota rączka, ona dotknie kapusty i się od razu sama ukisi. Naprawdę czegoś nie dotknie, zostaje się złote. Midas, midas, midas. Zapyziałemu gościńcowi myśliwskiemu brakowało powiewu świeżości. Zniknęły niepotrzebne graty, jest więcej przestrzeni i jaśniej. Zmieniła się też kolorystyka. Zieleń i czerwień nadały wnętrzu lekkości. Również ponury bar teraz wyraźnie odżył. A i nijakie stoły nabrały charakteru. Odstręczające wypchane zwierzęta ustąpiły miejsca kartonowym. W takim wnętrzu i smakować powinno inaczej. Dobra, teraz po prostu największy bipolar ever. Te wypchane zwierzęta już nie były takie złe. Naprawdę niż te kartonowe to wygląda okropnie. Już te wypchane były lepsze, naprawdę jakby one też nie były jakieś wow. A już lepsze niż te kartonowe. O czym już zaraz zapraszamy. Będą mogli się przekonać goście. Dobre. Tu można płaszcze zostawić. Centrum miasta, a jednak jest spokój i dzicz. Zieleni dużo i przede wszystkim świeże kwiaty. Duże lampy białe, bardzo mi się podobają. Zasłony też w takich moich kolorach. No teraz to jest luksus, teraz to jest pierwsza kasa Primasor. No wcześniej jak te lampiony open chińskie wisiały, no to było już tak trochę, wiecie, no już tak to było już tak troszkę, no już wszyscy widzieli. Ale teraz jest naprawdę spoko, naprawdę fajnie. Tymczasem dziko obrażona Nicole jednak pojawia się w restauracji. Nicole, would you like something to eat? Please, pour your sashimi. Please. Oh, please, don't stop. I said stop. Okay. I'm not your worker anymore. Okay. No to po jakiego grzyba tu siedzisz, skoro tu nie pracujesz?
logika. Porażka polega na tym, że pan nie wiedział, czego wymagać, a trzeba jednak ludźmi sterować i że kupował pan produkty zastępcze. Nie ukrywam, że nie, no bo są tańsze. Widziałam te, no ale to wtedy nie robimy myśliwskiej kuchni. Obiecuję, że dostarczę im właściwy produkt i no nie wiem, poszukam osoby. Ale pan jest bardzo oszczędny, więc będzie miał pan z tym problem. A może akurat w Lidlu będzie tydzień myśliwski i się kupi taniej, a wiadomo, nigdy nic nie jest nie wiadomo. Może akurat się uda. To będę wysyłał kucharza na zakupy. Quality. Czyli coś dobrego. Musi być jednak, z czegoś dobrego wyjdzie dobra rzecz. Z byle czego nie wyjdzie. To była prawdziwa, elegancka kolacja. Wnętrze odkurzone, kuchnia odkurzona. Kucharze poczuli na nowo radość z gotowania. Było naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że tak zostanie. Szczerze mnie to nie interesuje. Mnie już nawet nie interesuje, czy w kosmosie gdzieś są inne formy życia. Czy światło w lodówce gaśnie, gdy się zamyka światło. Czy Iwona wieczorek się znajdzie. Mnie bardziej interesuje to, czy pani Chinka będzie w restauracji, jak pani Madzia wróci do niej za te 3-4 tygodnie. Mnie to najbardziej interesuje. Jestem w Gdańsku przed gościńcem myśliwskim. Co u Grega? Czy znalazł wspólnika? Czy smaki są takie dzikie, jak były? Bardzo jestem ciekawa. Prawdę, po tym odcinku idźcie na jakieś po prostu leczenie. Kącik modowy pani Maci. Cisza z tej racji na taką zblendowaną truskaweczkę ze śmietanką lekko podgnitą, pleśniejącą, ale się zblendowało. 5 do 5, bardzo fajnie. Dzień dobry. Dzień dobry. O, witamy. Właśnie u drzwi. Witamy ponownie. Miło mi bardzo. I również proszę. Ładnie, to trochę pusto. Czy to jest taka godzina? Taka sytuacja? Taka sytuacja. A gdzie Chinka? Za tydzień wylatuje do Chin. Ja chcę tartę z pasztetem z dziczyzny, to co robiliśmy z sosem Cumberland. Mm-hmm. Polędwica z jelenia na aksamitnym sosie grzybowym i pieczeń z dzika. Ale bez przywitania przez panią Chinkę to już jest nie to samo. To już nie jest ta sama energia, jak pani Madzia wchodziła, ta się kłaniała, pani Madzia tam miała passive agresji. To już nie wróci, to już tak nie ma. Już teraz to można zapomnieć. Kiedyś to było, teraz to nic nie ma. Jak ze wspólnikiem, masz czy nie? Udało ci się go znaleźć, czy nie bardzo? Znaczy, próbowałem i niestety próbowałem się kilkakrotnie skontaktować się z Bogdanem i no, jestem troszeczkę bardzo zawiedziony właściwie. Z tego względu, że przez 2 tygodnie nie doszło do spotkania. Miasto przekazuje sobie dużo wiadomości. Pewnie wiedzą o tym, że jesteś za miękki, za dobry. Będę szukał jakiegoś menadżera, który mógłby naprawdę pomóc mi. W zarządzaniu. No to kurde, ogłoszenie na pracuj.pl wstawiamy i robimy rekrutację, że ktoś na pewno się zgłosi. Na pewno się zgłosi. Zresztą nawet można zaproponować komuś, o teraz bardzo mądra rzecz, pakiet relokacyjny. Jeżeli nasza praca wymaga przesiedlenia się, jesteśmy niezbędni gdzieś w jakimś miejscu innym, nie wiem, w Polsce, na świecie, to pracodawca często płaci swojemu pracownikowi taki pakiet, żeby on się miał za co przeprowadzić. I jakiś tam hajs na start. I to jest bardzo często praktyka. I na przykład w moim zawodzie, po moich studiach, to jest bardzo częste. Nie widzę w ogóle problemu też komuś coś takiego na początek zaoferować. Tarta. Dziękuję. Ale samotne. Cudowne kruche ciasto i sos Cumberland. Wyborne. Polędwica z jelenia w aksamitnym sosie grzybowym. Jest idealnie pyszne. Wszyscy zachwalają. Przepyszne. Kuchnia naprawdę poprawiła się i osoby, które tu przychodziły, częściej przychodzą. Mega się cieszę, że się udało. To jest spokojny ten chłop, wydaje naprawdę. Trochę tam może marketingowo miał parę fuck-upów, ale poza tym się wydaje naprawdę bardzo spoko, więc cieszę się, że się udało. Pieczeń z dzika i cepelin z kaszą perłową. No. Ajajaj. Miękka, dobra. Pyszne buraki. Gotujecie obłędnie, restauracja jest przepyszna.
Dziękuję. Pani Magdo, mogliśmy tak? porozmawiać o osobności? Bardzo proszę. Jakaś drama. Czy może kwiaty? Kwiaty pewnie będą grane. Pewnie będą grane kwiaty, że podziękowanie, jakieś pewnie ciasto, jakieś wleci. Na 100%. Może tam. Tu nie rządzi Grzegorz, rządzi wspólnik. Czyli kuzyn Grega, Stefan. Ten pan Stefan mnie zatrudnił. Ja uważałem, że to jest równorzędny szef. Był zakaz mówienia o tym, kto jest szefem. Co on robi złego? Układa kartę. Ta karta, która jest, to nie jest moja karta. I ruszyła! Ruszyła po prostu jak dzik w maliny. To nie z panią Macią takie. O, to nie z panią Macią takie zabawy. Oj, to nie z nią takie granie w kulki. O, ona mu zaraz robi gorąco. Pani Grzesiu, mogę prosić? Powiedział to pani Magdzie, że dlatego, że już jestem na wypowiedzeniu. Nie, ja słyszę, że tutaj codziennie, na co dzień bywa Stefan, tak? Znaczy, przychodzi i wypada, ale to tak. Ale kwestia. On pana zatrudnił, czyli on pracuje jako drugi szef tutaj, tak? To znaczy, on mi pomaga. Ja kupiłem ten biznes z personelem. On był ich szefem. Ja przyszedłem i zmieniliśmy pozycję. Ja jestem szefem, ale jako laik potrzebuję fachowej pomocy. Kurde, no panie, no coś pan narobił. Ja już myślę, kurde, taki fajny chłop. A tu taki, tak namieszał na koniec, taki cyrk wyszedł. Przecież tak trzymałem kciuki, już kurde, myślę sobie, no tak, a tu takie coś na koniec. Wydawało mi się, że tą pomoc mogę otrzymać od niego. Dlaczego ja o tym nie wiem, że ten Stefan tu jest? Przecież ja panu leczę knajpę, a on tu jest po co? On tutaj nie zarządzał wcześniej. I mnie wprowadza. Co on takiego robi, czego ty nie możesz zrobić? Nic. Do widzenia, jutro go tu nie ma. No, to nie ma problemu z tym. No to mam nadzieję, bo jak się kręci, to znaczy, że jakiś problem jest. Bo po co się tu kręci? Nudzi się? Ja nic nie sugeruję. Naprawdę nie chcę nic sugerować, ale pani Chinka też się nudziła i wszyscy wiemy, jak skończyła. Poleciała do Chin. Ja nic nie sugeruję. Kasujesz wszystkie związki z tym panem. I jutro mu o tym mówisz. Albo dzisiaj wieczorem. Bo odejdzie ci załoga i dlatego nie masz wspólnika. Pamiętaj, bo wszyscy o tym wiedzą, a ty mi o tym nie powiedziałeś. Nieładnie, troszkę nieładnie. Tutaj kobieta tak się nastarała, to jakieś takie sekrety na koniec przed nią. No troszkę nieładnie. Ale kucharz się bardzo fajnie zachował, że powiedział prawdę na koniec. To szacun. Ale na koniec dziwna ta. Już myślałem, że gorzej już być nie może dzisiaj. Zdaję sobie z tego sprawę, że Magda nie była zadowolona z tego, z tej sytuacji, w której jej to przedstawiłem. Ale wszystko zrobię, żeby było inaczej i dowiodę tego, że tą restaurację będę prowadził sam, z pomocą mądrych ludzi, tych, którzy mają doświadczenie i pozytywne wyniki. Kurde, no słabo trochę wyszło, ale ja mimo wszystko trzymam za pana kciuki. Naprawdę trzymam kciuki za pana, że będzie dobrze. On jest uczciwie, no do rany przyłożony człowiek, ale mi to szkoda jest takiego człowieka. Bo jest wykorzystywane. Naprawdę piękne miejsce. Rzadko się spotyka taką ciszę i taką dobrą kuchnię, dziką jak tu. Ale jest ogromny problem. Właściciel mija się z prawdą, nie mówi mi o swoich prawdziwych problemach. To może być przyczyną katastrofy tego miejsca. No cóż, proszę państwa, sprawdzamy, czy szczelnica nadal szczela. Ale okej, pod tym adresem jest jakaś zupełnie inna restauracja. Ale po prostu zmienili nazwę, ale ta inna restauracja cały czas jest czynna i ma bardzo dobre opinie. 4,7 gwiazdek przy prawie 700 opiniach. No, chyba po prostu zmienili, tak, bo nawet widzę tutaj zdjęcie jakieś, że to totalnie inny wystrój jest i wszystko. Nie, tu widzę jakiś artykuł, że zmienili nazwę, że zmieniono nazwę. No i działa, więc chyba dobrze jest. No cóż, dziękuję bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie, obcym kursem, gotowym kubiciem, hejka.pl. Do następnego, na razie, żegnam, pa.